Dziękuję bardzo za muzykę. Rozpocznę od przedstawienia oficjeli. Dekorować zawodniczki w kategorii wagowej do 63 kg będą pan Bogusław Maliszewski, szef wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Pan Ryszard Beck, prezes Stowarzyszenia Podnoszenia Ciężarów Zawisza Bydgoszcz. I pan Marcin Dołęga, trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów, zawodnik Zawiszy Bydgoszcz. I jak zwykle rozpoczynamy dekoracje od rwania. Tutaj na miejscu trzecim z wynikiem 62 kg uplasowała się Maria Świecik, to jest Nida Nidzica. Miejsce drugie, wynikiem 65 kg zajęła Ewa Wróblewska, celka z Mazowia Ciechanów. I zwyciężyła Katarzyna Szostak, Katarzyna Kraska. Ciężko mi tutaj się obracać. Dokumentacji 73 kg w rwaniu. Gratulujemy. I dziewczyny, pozostańcie na podium. Pozostańcie na podium, taka sama kolejność jest w podrzucie. Brązowy medal, miejsce trzecie. Maria Świecik, to jest Nida Nidzica, 80 kg w podrzucie. Miejsce drugie z wynikiem 83 kg zajęła Ewa Wróblewska, CKS Mazowia Ciechanów. I po raz kolejny najlepsza, złoty medal w podrzucie dla Katarzyny Szostak, KPC Górnik Polkowice, 95 kg w tym boju. I dokładnie identycznie przedstawia się sytuacja w dwuboju. Tutaj na miejscu trzecim z brązowym medalem za wynik 142 kg Maria Świecik, to jest Nida Nidzica. Miejsce drugie, medal srebrny dla Ewy Wróblewskiej, celka z Mazowia Ciechanów, 148 kg w dwuboju. I zwyciężyła, zdobywając medal złoty i tytuł mistrzyni Polski juniorek do lat 20, Katarzyna Szostak, KPC Górnik Polkowice, 168 kg w dwuboju. Miejsce czwarte w tej kategorii wagowej zajęła Inga Gantz, KS Wisła Puławy, 139 kg w dwuboju. Jakże niedaleko było do podium. Miejsce piąte, Kinga Jacak, LKS Dobryszyce, 135 kg w dwuboju. I miejsce szóste, Martyna Rusak, MLKPC Sokołów Podlaski, 127 kg w dwuboju uzyskała ta zawodniczka. A nam jeszcze brakuje jednej osoby na podium. Zapraszamy trenera złotej medalistki, męża jednocześnie, Adam Kraska. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Gratulujemy serdecznie. Życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy bardzo. I za chwileczkę dekoracja kategorii wagowej do 69 kg. Mamy trzy zawodniczki. Te same osoby. Bardzo prosimy o ich dekorowanie. Proszę o muzykę i wyprowadzenie medalistek z kategorii wagowej do 69 kg do dekoracji.
przypomnę, medalistki w kategorii wagowej do 69 kg to Marlena Sobierska, Aleksandra Michalska i Jolanta Wiór. I bardzo byłoby miło, gdyby pojawiły się na pomoście i zechciały odebrać medale i nagrody, które wywalczyły. Świetnie. Dziękuję za muzykę. Przypomnę może, że zawodniczki dekorują pan Bogusław Maliszewski, szef wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Ryszard Beck, prezes Stowarzyszenia Podnoszenia Ciężarów Zawisza Bydgoszcz i pan Marcin Dołęga, trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów, reprezentant Zawiszy Bydgoszcz. W tej kategorii wagowej mieliśmy tylko trzy zawodniczki. Wszystkim udało się ukończyć dwubój. I tak, na miejscu trzecim z wynikiem 49 kg w rwaniu Marlena Sobierska, LKS Gryf Bujny. Na miejscu drugim z wynikiem 75 kg Aleksandra Michalska, KPC Górnik Polkowice. I zwyciężyła z rekordem Polski juniorek do lat 18 w rwaniu Jolanta Wiór, GKS Andaluzja Piekary Śląskie, 92 kg. Miałam bardzo niewiele zabrakło do 95. Serdecznie gratuluję. Pozostańcie na podium, dziewczęta, ponieważ w kolejnych, bo jak się nic nie zmieniło, w podrzucie na miejscu trzecim Marlena Sobierska, LKS Gryf Bujny, 66 kg. Na miejscu drugim. Po małym horrorze, ale zakończonym miłym finałem, Aleksandra Michalska, KPC Górnik Polkowice, 88 kg. I zwycięża Jolanta Wiór, GKS Andaluzja Piekary Śląskie, 109 kg. Ta sama kolejność oczywiście w dwuboju. Miejsce trzecie i medal brązowy dla Marleny Sobierskiej, LKS Gryf Bujny, 115 kg w dwuboju. Miejsce drugie zajęła Aleksandra Michalska, KPC Górnik Polkowice, 163 kg w dwuboju, dla niej medal srebrny. A zwyciężyła, zdobywając złoty medal i tytuł mistrzyni Polski juniorek do lat 20, Jolanta Wiór, GKS Andaluzja Piekary Śląskie, 201 kg w dwuboju i to jest również nowy rekord Polski juniorek do lat 18. Pierwsze takie rekordowe rezultaty na tych mistrzostwach. I zapraszamy jeszcze na podium trenera złotej medalistki, pana Jacka Mazura. I brawa oczywiście również dla trenera. Serdecznie gratulujemy. Ja bym chciała jeszcze poprosić obydwie złote medalistki, czyli i Kasię Szostak i Jolę Wiór, żeby podeszły tutaj do naszego stanowiska przeznaczonego do wywiadów na sali tutaj zawodów. Pamiątkowe zdjęcie jeszcze tutaj mamy. Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów, a nam zostało naprawdę już niewiele czasu do rozpoczęcia rywalizacji w kategorii wagowej do 94 kg mężczyzn. No a z tego co słyszeliśmy właśnie, Monika to jedna ze złotych medalistek tydzień temu. Tydzień temu